Na początku przydałby się wstęp, ale tego wstępu w sumie nie będzie. W tym filmiku chciałbym po prostu odpowiedzieć na parę pytań obcokrajowców uczących się języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym, ponieważ uważam, że może to być ciekawe i może to być jakąś tam frajdą. Znam parę osób, które przyjechały do Polski z Erasmusa, no i pytają mnie o pewne rzeczy, zatem odpowiadam. Dwa pytania na dzisiaj dostałem od swojej koleżanki. Pierwsze z nich mówi o różnicy między takimi czasownikami jak słuchać i słyszeć, albo patrzeć, czy też patrzyć też, i widzieć. I wreszcie na przykład wąchać i czuć. Różnica tutaj jest taka, że te pierwsze to są nazwy takich naszych czynności aktywnych, które wykonujemy. Staramy się, patrzymy, to znaczy kierujemy oczy gdzieś, słuchamy, to znaczy włączamy uszy, żeby działały, wąchamy, to znaczy, że pracujemy nosem. Jak gdyby aktywnie z naszej strony coś robimy, staramy się odebrać zmysłami jakiś sygnał. Te drugie, które wymieniłem, czyli słyszeć, widzieć i czuć, to są już wyniki, to są efekty. To są czasowniki, które mówią, że do nas coś dociera. Ja gdzieś patrzę i ja wtedy widzę. Widzę, czyli dociera do mnie obraz. Tak samo słyszę. Słyszę dźwięk, wpada do mojego ucha dźwięk i ja go sobie tam analizuję w głowie i już wiem, co słychać. Więc słucham aktywnie i dociera do mnie, więc słyszę. I wreszcie czuję. Jeżeli wącham, to potem czuję. Nie będziemy mówić o odmianie tych czasowników. Tutaj pytanie dotyczyło tylko ich znaczenia. Zresztą we wszystkich innych językach też różnice między tymi czynnościami zmysłu a ich efektami są zawsze ważne. Ale o innych językach w tych filmikach nie mówimy. Mówimy, to są porady na temat języka polskiego.